Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć siemano. Wam. Wszystkim. Dobra, jeszcze raz. Hej, cześć, siemano, wam, wszystkim, ludzie, z tej strony, Jack, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Sorry, ale jest jakiś klimat w tym biciu tego serca w tle, ale jednocześnie jest to też trochę creepy. Na początek... O właśnie, tutaj w ogóle już na sobie katana z czarnej stali na pozycji. Tego o tym chyba nie wspominałem, ale też nie sprawdziliśmy w ogóle tego mrocznego płomienia piromancji, który zdobyłem w poprzednim odcinku. Katalizator ognia używany przez piromantów, którzy pobudzają płomień, by brać ognistą sztukę. Płomień nagradza... A dobra, to jest... A nie, jest coś innego. Płomień nagradza tych, którzy pragną władzy. Im bardziej pusty jest użytkownik, tym potężniejszy jego efekt. No. I kiedy mamy te najniżej zdrowia, ile się da, wtedy najwięcej bijemy z tego płomienia. To zresztą nawet potem widać po tych... po naszych obrażeniach. Ale to jest dość ryzykowne, bo im bardziej jesteśmy puści, tym większy wpierdziel możemy dostać. A raczej tym szybciej można nas zabić. Dobra, wypalmy. Taka róża. Wkurza mnie, że się te... że w jednym padzie waruje mi lewa gałka, a w drugim się prawa nie chce dotegować, no. Irytujące to jest. Dobra, jeszcze coś? Z tego co widzę, to chyba nie. Dobra. Zaskakujemy i niszczymy nasze wyrzutnie trutki. Tak coś czułem, że ja ominęłem tylko. Ale teraz to już będzie wszystko, mi się wydaje. Jeszcze coś się uchowało. Dużo rodzaj titanitu, no jest mi on totalnie zbędny. Żegnamy robaczka. Tego kto? Steve Ray. Niestety. Pierwszy. Kurde, czy będę musiał do grzesznicy jednak tą Lucatiel sobie przyzwać parę razy. Dobra, patrzę tutaj. I to są właśnie drzwi, które mogę z zapomnianym kluczem otworzyć. Ale właśnie, to jest też kolejna rzecz, którą dostałem, a której opisu nie sprawdziłem. Zapomniany klucz. Klucz wrzucony do rynsztoka. Jak on wrzucony przez tą dziurę na górze znalazł się w Czarnym Jarze? Nawet nie chcę wiedzieć. Klucz znaleziony w rynsztoku, kunsztownie zdobiony, ale nieznanego pochodzenia. Do rynsztoka w Majuli wrzucono wiele okropnych rzeczy, przez co powstało tam siedlisko brudu i chaosu. No, bardziej syfilizmu i czegoś jeszcze, no ale... Kim ja tam jestem? Na pewno nie lekarzem, żeby takie coś... ogarnąć. No a tutaj jest właśnie ta postać, o której mówiłem. And a very fit undead you are.
a bit too alive, but with a darkish shadow. Yet still unprepared for a deeper dark. And like every undead, you have no future. Oh my, don't mind me. I'm just talking amongst myself. But if you find the need for a truer dark, then meet again. We shall. The dark is still nascent within you. May the dark shine your way. The dark. Dobra, to już się powtarza. No i jak mówiłem, to jest jedna z trzech miejscówek, gdzie możemy się z nim spotkać. Teraz lecę na górę. Tylko może trochę... Nie! Nie pragnienie, kurczę. Chciałem trochę światła. To już nie powinno być tutaj tych olbrzymów. Ej, bo rozbiorę ten pad na kawałki, normalnie sam się dojęczą to... O, a jednak nie są. Dobra. To ja dziduję w takim razie. Nie tu. Jest ta dziura. Tu? Aha, czyli co, pewnie muszę ich pokonać, bo inaczej ta dziura nie pojawi. Dobrze. Pomocą mi dzwonek poprosił. Au! Dawaj. Jeden z głowy. Jeszcze drugi. I zmarnowałem pocisk. Świetnie. Ej, jak on mnie trafił? Żegnam. To było trochę chamskie, to be honest. Nie będę używał w sumie ani stosowania niczego, wystarczy mi samo wielkie leczenie. Nie włócznia, nie pragnienie. Trochę światła poproszę. To jest skrzynia. Tu. A nie, okej. Okay. Jednak to było cały czas, tak ja po prostu byłem ślepy i tego nie widziałem. Srebrny talizman, serio? Okej, jednak dało się na spokojnie wrócić, ale kurde, jest to totalnie mi niepotrzebne. Ej, ale w sumie dla testu, w co bym się tutaj zmienił? Posąg? No. Ale akurat tutaj się dość łatwo da ludzi robić w konia. Byłem przez ilość tych posągów. O, i proszę. Widzicie? Patrzcie. To nawet nie jest głębokie. Ja nie wiem, gdzie te kałamarnice się składują. W sumie, patrząc na to, jak są zbudowane, to nie wiem, naprawdę nie wiem, czy chcę to wiedzieć. Farmy słońce i szarża. Ukojenie, ale viva dla zemsta. No jeśli ktoś zginął na tym boksie parę razy, no to jest to na pewno uzasadnione. Dobra, z włóczni mogę jeszcze 3 razy skorzystać. Ten boss nie zatruwa, więc nie będzie mi to potrzebne, ale mam za to inne.
W ogóle go słychać chyba za tym. Dobra. Klejnot. A właśnie, mam może ten nożyk na krwotoki? Mam, dobra. Nie, sobie też nie wiem, czy to będzie na niego skuteczne, no ale lepszy ryk niż nic, prawda? Tutaj nic takiego też nie mam przy sobie, co by mi pomogło, więc... Elo! Wchodzimy do walki z kolejną wielką istotą. O, która wygląda jak wygląda. W tym bosie ponoć jest dusza Mito. I w to jestem skłonny nawet uwierzyć, no popatrzcie jak on wygląda. Cały stworzony z najróżniejszych ciał. Gdzie Nito był stworzony z kości, szkieletów i tak dalej. Ale nie, to fakt, że ten boss po prostu jest paskudny. Oto przegniły. Da jeszcze jeden strzał włócznią. Nie jest taki problem, jakby się to chciało być z bossem, że jest tutaj pełno, jak widzicie, tych... Aj, mogłem podnieść tarczę. Że jest tutaj pełno, jak widzicie, tych wszystkich... pełno. To jest tutaj kilka takich kałuż właśnie, które się ciągle palą. Ale niestety... O, nieźle. Niezłe. Obrażenia robią te czary. Dobra, ale żeby nie dać się zabić jak baran, to warto by było się teraz trochę podleczyć. Dobrze. Najlepiej jest wyczekać do ostatniego momentu i dopiero potem robić unik, nie? Wtedy mam 100% szans na to, że nie dostanę. O! A kurde, tak przeczuwałem, że będzie eksplozja mroku. No dawaj. Au. Średni mierze raczej. Też nie wiem. Spróbuję go już dobić. Dawaj, dawaj! Jest! Dobra, zdążyłem. Kolejna wielka dusza na moim koncie. Dusza przegniłego. Okej, to było dziwne. Dobra. Potrzebuję boskiego błogosławieństwa. Przejdę przez ogień. I zabiorę płomyk do ulepszenia piromancji. To jest mi bardzo, bardzo na rękę. No i finalnie tego noża nawet nie wykorzystałem. Chociaż nie wiem w sumie, czy coś by to dało. Bo tu powinno być gdzieś... O, właśnie. Przed tobą skrzynia. No, chyba była z tego, co kojarzę. Ano. Dobra, to chyba nie powinna być pułapka. I w istocie też nią nie jest. Skamieniały przedmiot i kadzidło sceptyka oraz prostaka. No mi oczywiście te kadzidła są zbędne. Tutaj proszę przejście do drugiego dodatku. Słuchaj uważnie. No, niby powinno to być ostatnie ognisko, jakie rozpalam z tych pierwotnych. No ale nim nie jest. To jest trzecie ognicho, a zostało nam jeszcze jedno. Co mamy tutaj? Normalnie tak jak tam, do sprawdzenia. 4. Też. Ale oczywiście tak jak w przypadku DLC-ka przy Żelaznym Królu, nie ruszamy tego, dopóki nie będę się tym DLC-kiem zajmował. Na razie. Wracamy do Majuli. Pogadajmy z Herald. Bearer of the curse. It is the only choice left to you.
for when the undead die, not all. Okej, dobra, myślałem, że jednak powie coś nowego, no ale niestety nie. Okej, ta się też powtarza. Ma coś na sprzedaż nowego? No ma, ma dużo odłamki tytanitu, no ale no tytanitu to akurat mam tyle, ile chcę. A propos faktu, że jestem obok jasny szlak, to, że jestem tutaj, to ulepszmy sobie może ten płomień piromancji. Wzmocnij płomień. Mam jeden płomyk. No, powinienem być w stanie znaleźć gdzieś jeszcze jeden, więc na razie mogę to od razu wzmocnić. Jemu na sprzedaż nic nowego nie doszło, no ale wykupmy wszystko, co ma. Okej, coś, czy coś powie nowego? Tak. Rytualna obrączka północy plus jeden. Dzięki, mordo. Okej, czyli chyba większość sprzedawców w momencie, w którym wykupimy wszystko, co mają na stanie, to po prostu nam sprzeda to, co ma. Czy sprzeda. Da nam po prostu jakiś przedmiot. No a w tym przypadku jest to rytualna obrączka północy na plus jeden. I uwaga, to jest druga obrączka północy. Czy nie, to jest obrączka północy, ale jeszcze, a to drugie, co mieliśmy, to była obrączka południa. I to, jak widzicie, zwiększa liczbę użyć zaklęcia, ale redukuje zdrowie. Jeden z tajemnych skarbów odnowionych w Aldi. Ta skromnie wyglądająca obrączka posiada potężną magiczną moc. By wyobrazić sobie, jak niewypowiedziane strasznych czynów dopuszczono się w Aldi, by ją stworzyć, wystarczy przywołać wspomnienia o losie mieszkańców Aldi. I patrzcie, Lord Aldia władał takim mini, powiedzmy, królestwem czy czymś, co też nazywa się Aldium. Ciekawe, prawda? Zobaczmy, czy teraz może słodka szalkła powie coś nowego. Oh. You do have a time. Did you see that oddly form? Long if... Nie. Ciągle nic. Pójdźmy zatem przymierze, żeby nie mieć. W sumie i tak nie ma to żadnej rangi, więc i tak by się nic nie stało. Szalkła u niej. Wykupiłem wszystko. No ona jest akurat wyjątkiem od reguły, nie? U niej jak wszystko wykupimy, no to i od niej akurat nic nie dostajemy, no ale... Come to see our Gilligan. Here you are, my friend. You can have these, eh? It's a little bonus, you know, for your big purchase. Oh, come on. What, Melu? Don't look, you're hopeless. What? No, on dał mi akurat przedmiot za to, że chyba wykupiłem u niego wszystkie drabiny, niekoniecznie wszystko, co miał na stanie. Bo coś tam jeszcze mogę chyba u niego kupić, no ale na razie jest to. Znaczy, jest to. No, dostałem, co chciałem, nie? Tutaj proszę. Kolejne ogniska dochodzą, znaczy kolejne płomienie dochodzą. There is something I wanted to tell you. I was born in the land of Mira. Mira is also the home of an infamous killer, a knight in name alone. He was locked in the dungeon for multiple murders, but shortly before his execution, he managed to escape. And the other day, I saw a fellow with a striking likeness, and then... Wait. Well, I think... He looked rather similar. No, it's true. I saw just such a man, I swear. I believe his name was Cray something. I believe. They shared some resemblance, I think. Pewnie chodzi mu o Craytona wędrowca. More flames have appeared. I don't know what causes it. But there is something greatly comforting. It seems to fulfill something very precious. Something... Okay, to chyba mówił.
It was blocked by a wall, but it was crumbling. Tak, to już się powtarza. Okej. I teraz komu wierzyć? Creightonowi, który według słów tegoż ziomeczka jest mordercą z Mirry. I który chce się zemścić na Pejcie, czy czyli który mówi, że Pejt jest niewartym zaufania skurczysynem? Czy może Pejtowi, który no, w miarę, podkreślam, jest z nami szczery. Choć ciężko mówić tutaj o szczerości, prawda? Kiedy ona nie mówi nam wprost tego, co jest nam, co my chcemy wiedzieć. To wszystko ubiera w jakieś ładne słówka. Żeby tego przekonać do swojej racji. W ogóle jestem ciekaw, czym to dalej jest, nie? Bo w ogóle do niego nie zaglądałem. Tutaj nie ma nikogo. A proszę, jest ciągle. Czyli faktycznie trzeba to popchnąć. Teraz przechodzę. Zamknięte. No. On se siedzi. No ja po prostu muszę sobie znaleźć wyjście. No nie pamiętam, co było tym faktycznym skarbem, nie? Było to? Śmierdzący szlam. No, nie wiem, czy to było to, bo jeśli tak, no to nie jest żaden skarb. No ale tak, to jest to. To się już cofamy tak naprawdę na początek. I tu sobie zaskoczymy tutaj i wrócimy sobie do niego. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh, but you should take this. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a hand. Well, I see you, man. I hope be careful. Well, I see. Okej, czyli dał nam rysik i to tyle. Teraz pytanie, czy jak ja się teraz cofnę, bo tak, na pewno jego tu już nie będzie. Ale czy kiedy ja się teraz cofnę, na przykład do Strażnicy Żniw i przejdę się do tego miejsca, gdzie on powinien być, to czy on tam teraz będzie? Czy może już poleci totalnie do trzeciego miejsca, w którym powinniśmy go teraz spotkać? Sprawdzimy. Strażnica i ze środkowej będzie najbliżej, myślę. Dolna. No tak, ze środkowej będzie najbliżej. Opatrzcie! Co? Zabiliśmy Myfię, teraz to w ogóle nie działa? Intrygujące. Chyba, że po przeładowaniu lokacji to tak działa. Ale trochę nie wierzę. Mech. Mech, 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 mech. I lepszy kamień życia. Żebym się nie pomylił. No prawie. Prawie Backstab wszedł. Jeszcze jeden kamień.
Czekaj, nie, bo to jest tu, a ja powinienem iść... A nie, to wyżej muszę iść, a nie niżej. Tak. Dobra, to czekaj, to wozimy jeszcze raz na górę. Serio, normalnie szlak nie trafi teraz z tym padem, nie? Jak nie jeden, to drugi. O, nóż manekina, miło, nowa broń. Nóż manekinów z Doliny Żniw. Dziwna sztuka lalkarstwa jest pozostałością po dwóch zapomnianych krajach. Królowa, rządzona wpływem trucizny, używała jej, by sprowadzić duszę do tej przeklętej doliny. No i tak, teraz powinienem iść na górę i chyba w lewo, tak mi się wydaje. Drugi raz się nie dam tak zrobić. Innym razem, panowie. Może się wam wtedy poszczęści. Ale nie tym razem. Kurde, się zastanawia, faktycznie dobrze poszedłem, bo mam takie wrażenie, że źle skręciłem. Idę tu. Jestem w tym miejscu. A nie, to nie, to okej. Okay. To właśnie do... Dobrze, proszę. Tu... A, patrzcie, jednak jest. Siema. Good to see that you survived. Perhaps you're more rugged than I thought. In any case, the treasure is yours, since you went ahead, took the leap. I prefer a more cautious approach. It's hard to know who to even trust these days. For instance, I've heard that a man is out for my life. Now, what misunderstanding could have ever led to that? The poor bloke must have quite an imagination. You be careful too, my friend. For trust can be a dangerous thing. No to się powtarza. Tu oczywiście, gdyby nie to, że przeeksplorowałem to na tyle, że odblokowałem sobie przejście od tej strony, czyli de facto jemu też odblokowałem dalsze przejście do skarbu, czy nie do jego wyposażenia, czy co tam miał tam schowane, bo już nie pamiętam, jak ten dialog wyglądał, no to właśnie mielibyśmy najpierw dialog wprowadzający do tego, że on czegoś tam potrzebuje. Okej, jakiś przeciwnik właśnie się zabił, XD. No ale mi to akurat nie robi różnicy. No i w tym momencie on powinien się przenieść do jeszcze teraz do tej trzeciej lokacji. Natomiast gdzie aktualnie przebywa Creighton, no to jest mi ciężko stwierdzić. Ale ja teraz będę szedł przez Majulę tam do tego ziomeczka. No bo teraz możemy już przejść i co najważniejsze, powinienem dostać trofeum za sprowadzenie kilku ludzi do wioski. Tylko czekajcie, czy ja mam jeszcze może jakiś ekwipunek przy sobie? Mam set kości, od króla kości, ale nie wiem, czy bym chciał to robić. Czarodziejka pustyni, rękawiczki więźnia. Zobaczymy. Bo oczywiście ten posąg można odkamienić i to jest właśnie ostatnia osoba, którą możemy do Majuli sobie wysłać, ale zarazem możemy też zadać osobę nerwową, aby dać tej osobie jakąś odzież. Cały kompletny ekwipunek. Ten się ciągle powtarza. No i będzie, dopóki nie odmienimy tej postaci. Nie. Kolego, zapraszam po śmierć.
się wycofała od razu. Hello. Ja nie chciałbym chyba nigdy uświadczyć takiego losu. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Oh. Oh. You're that traveler. I still haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. Dziękować za pryzmat. I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life. If you had not come. Oh, I feel shameful wearing these rags. I hate to burden you further, as you've already saved my life. But just look at me. My clothes are in tatters. Do you have any clothing that you could spare? I'll take anything, whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. No, anything at all. Mam aktualnie mam trochę sprzętu. And I'll change into it later. Okej. Daj wyposażenie. O, trochę dziwnie będzie ją widzieć w tym stroju. Ale w sumie nie muszę tego jej dawać teraz. Najlepiej to by jej pasował chyba ten set czarodziejki pustyni, bo też jest piromantką, więc ja bym jej to wolał zostawić, no ale niestety nie mam kompletnego setu. No a mogę jej to też mogę też jej dać to wszystko. O proszę, kwarcowy pierścień gromu, mroku i płomienia. Gromu mam oczywiście lepszy, no ale wykupimy po prostu do kolekcji. Tutaj rzepy. Łaszczy płomyki, poproszę. Kolejne piromancje. Zapłon. Trująca mgła. Fala potu, żelazne ciało. No i proszę, wykupione wszystko co miała. Wzmocnimy teraz płomień. Tutaj ten jeden sobie może jeszcze zostawię. Tak na wszelki wypadek. Dzięki! Naprawdę! Dzięki ci, gro! Nienawidzę tego. Naprawdę, nienawidzę. Spróbuję to tam jeszcze ogarnąć, ale... Łapy! Precz! Od Rose'y. Topór wojenny. Tu oczywiście sprawca tego skamienienia. Bazyliszek od 7 boleści. Tutaj dalsze przejście.
górę wejść chyba nie mogę, ale tu... O, właśnie, właśnie. Tutaj jest ognicho, które mogę rozpalić. A co za tym idzie, mogę teraz na szybko wyjść do ekranu, żeby załadować sobie jeszcze raz Steama. Czy tutaj w ogóle połączyć się z siecią. No, łącz się, łącz się. Okej, okay, i kontynuujemy. Bo chcę jeszcze po pierwsze dać naszej koleżance jakieś odzienie, a po drugie musimy się wrócić do Majuli. Dobra, zobaczmy. Ten nie żyje, oczywiście. Ona tu jest. Nie, ono już po przeładowaniu gry przeniosło się do Majuli. Tak więc bardzo dobrze. Dla mnie oczywiście. Czy tutaj się... A, jest skrzynka. Przed tobą ukojenie. A w środku... Fragment butelki Estusa. Proszę, mam jeszcze jeden powód, aby wrócić się do Majuli. Okej, to mi trochę nie wyszło. To tym bardziej. Już lepiej. Okej, po trzech ciosach coś się rozpadają. Uważaj na głowę. O! I to już tu było? Mam... W sensie, nie wiem, nie zauważyłem tego. Ale no, dobrze napisane ostrzeżenie. No to się prawie udało. Za wcześnie. Tutaj pusto. A z tej strony? Dobra, otwórzmy kulturalnie drzwi. Tu mam takiego typa, który zrobił sobie chyba nunchaku z kowadła. Znaczy, dobra, no może nie nunchaku, no ale coś, co bynajmniej ma, to chyba ma taką... No wiecie, tą maczugę z łańcuchem, nie? Imitować. Tylko on sobie zrobił to z kawałka drewna, sznurka i kowadła. Stary Saba, tak się nazywa miejscówka, w której będziemy kontynuowali eksplorację w kolejnym odcinku. A na razie wróćmy jeszcze, pogadajmy dalej z Rose i dajmy też jej jakieś faktyczne odzienie. Tutaj tak, nóż manekina out, shutter out, bułat melu, to właśnie. Zobaczmy. Bułat drabiniarza Killigana. Ta broń niczym się nie wyróżnia, może poza luksusowymi klejnotami osadzonymi w rękojeści. Jeżeli chcesz oszamająco wyglądać na polu bitwy, ta broń jest dla ciebie. Katana zostaje. Topór wojenny, to tam gdzieś chyba kupiłem. Młot zostaje, pałka out. Pika, kosa i sierp out. Łuk taki. Muszę zostaje. Po impiromancji, no za chwilę będę ulepszał, więc też zostaje. Do wyrzucenia. Te dwie także. To wszystko też. W sumie właśnie, jak już wchodzimy, to zobaczmy przy okazji, czy może będę miał coś takiego dla niej. No, mógłbym jej dać kset świętej na przykład, nie? Lecz ja chcę, no taki średnio. To ziemski kaptur. O, może dajmy jej może set wędrowca. Powinno do niej pasować. No, bynajmniej dopóki nie skompletuje tego setu pustynnego. Tutaj płaszcz wędrowca. No to niestety może ciut zająć. Kamiczki czarodziejki pustyni. Karwasze wędrowca i buty wędrowca. Dobra, tutaj pierścień. No, ten pierścień jest naprawdę spoko, ale ma jedną wadę. Ma naprawdę małą trwałość. Zatrutego ukończenia. Na skamienienie sobie zostawię. Równowagi nie potrzebuję. Przeciwnego smoka też nie, tego też nie. Tych dwóch bardziej, tego też nie potrzebuję. Tego nie, to może się przydać później. Tego nie chcę.
No, to nie zostaje na wszelki wypadek. To właśnie potrzebuje tam dalej, w dalszej części tej lokacji. A pierścień nie przymierza, mogą zostać w skrzynce. Już ich mamy w ogóle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na. Nie, 6. 6 na 9 przymierzy. Nawet nieźle. Mroczna burza. O właśnie, jeszcze tu zdobyliśmy strzelki życia. Ezoteryczne zaklęcie stworzone przez Navlana, sławnego wygnanego czarownika, budzi duszę dawno pochowanego zmarłego. Szept rozpaczy. Urok uwalniający gadatliwą ciemność wypowiada na słowa pełne rozpaczy, zmniejszając obronę przeciwników. Mrok spowija świat w czerń, w symbol spokoju, symbol ciszy. Okej, okay, co potrzebuje tu? Święty dzwonek, a tu kostur. Dobra, przetestujmy, jak to wygląda. Tylko właśnie muszę jeszcze przepisać zresztą. O, świetnie, doszedł nowy ten. To mi się akurat przyda. Zamiast tego możemy sobie wdać to. Zobaczmy. Szef rozpaczy. Aha, to jest taki strzał. Strzępki życia. Wygląda fajnie, ale czy tak samo da się tego dobrze użytkować? No, to już mi ciężko stwierdzić. Tutaj oślepiający pocisk. To sobie wykupiłem za duszę starego króla właśnie u Strayda. Tutaj patrzcie. Tutaj za chyba duszę starej wiedźmy. Nie, za duszę starej wiedźmy zrobiłem sobie to, ognistą broń. Zaklęcie piromancji, które wzmacnia ogniem trzymaną w drugiej ręce broń, dzięki czemu oprócz podstawowych obrażeń od ognia, powiada się, że magie piromancji są jak olej i woda, ale w rzeczywistości pochodzą one z tego samego źródła. Tutaj zaklęcie piromancji internalizujące moc ognia, rzucające mocno się poci, co zmniejsza obrażenia od ognia. Przydaje się najbardziej w walce z innymi piromantami korzystającymi z potęgi ognia. Nie myśl tylko do siebie tych znaczących spojrzeń. Zaklęcie piromancji, dobra, to już to samo. Ciało zmienia się w żelazo, co zwiększa obronę i odporność. Jak nietrudno zgadnąć, twarde jak kamień żelazo, ciało będące pod wpływem tego czaru jest dramatycznie powolne. Rzucenie zaklęcia w nieodpowiednim momencie gwarantuje więc kłopoty. Podpalni już mieliśmy. Zapłon, wielki zapłon, no to oczywiście tak samo jak w jedynce. Ognisty bicz. Starożytna, pierwotna piromancja uderza w przeciwników płomieniem przypominającym bicz. Jedno z pierwotnych zaklęć piromancji. Jego efektywne użycie wymaga sprawnych nóg, co sprawia, że dla większości jest ono trudne. I tak, mamy trującą i toksyczną mgłę. Nieznanego pochodzenia zaklęcie z pogranicza piromancji tworzy chmurę trującej mgły. Czar ten jest zaprzeczeniem podstawowych zasad piromancji, co sugeruje, że jego twórca miał żyłkę heretyka. I toksyczna mgła, nieznanego pochodzenia zaklęcie z pogranicza piromancji tworzy potężną chmurę trującej mgły. Trucizna powoli niszczy ciało celu, stale zadając obrażenia. Ten, kto stworzył czar mgły, nie uważał widocznie, że jego przeciwnicy zasługują na szybką śmierć. No, mam już tyle piromancji, że mógłbym się pokusić o nawet jako takie jej używanie. I nawet trochę to rozważam, zwłaszcza, że mam no bynajmniej jeden płomień piromancji dość mocno ulepszony. Więc może tak, na razie światła nie będę potrzebował. Włócznia... No, włócznię bym sobie może zostawił. Leczenie też. Pocisk, w sumie właśnie pocisk, może najpierw pokażę, jak jeszcze wygląda. Bo żebym nie trafił kogoś przez przypadek. Bierzemy kulkę. Na kulka sobie strzela błyskawicami dookoła. Jedyny problem tego ataku jest taki, że niestety, nawet jak my nacelujemy sobie na jakiegoś przeciwnika, no to ta kulka błyskawic nie fokusuje tego targetu. Kula uderza totalnie losowo we wszystkich możliwych kierunkach, tak więc no, trzeba uważać, co się bierze. Okej, mamy takie coś i teraz co? Trwający płomień czy ognisty pokos i broń? Może niech będzie pokos i broń. Bo w sumie pokos to jest to samo, co trwający płomień. No, ta różnica jest tylko taka, że płomień mogę postawić jako pułapkę, a potem kogoś do niego zaprowadzić. No plus ja z tego nie dostaję damage'a. Czy ja bym chciał coś tutaj zmieniać? No w sumie mógłbym zamiast tego wziąć... to...
Czy może wziąć tę mgłę? Właśnie nie wiem. A weź może mgłę. Zawsze to jakaś trudka. Chociaż mam już mam tyle noży zatruwających i broń, która zatruwa, że... Panie, sporo tego jest. 40, być może już 6 minut. Tutaj gdzieś ona powinna być. No, na konsoli stała tutaj. Okay, pogadajmy z ziomkiem. I'd forgotten how much comfort a little companionship can bring. Once I'd lost everything, but now I am grateful for what you have taught me. It is very little, but please take this. Znaczy nie dusz. Dziękuję. No niestety widzę, trofka się. Dobra, to już się powtarza. Tutaj powinno się odblokować achievement Zgromadzenie Wygnańców, tylko no, nie wiem, czy on się nie zaliczył, bo na przykład na wersji PC-towej go nie ma po prostu, czy nie zaliczył się dlatego, że coś się spieprzyło z siecią. Mam nadzieję, że to pierwsze. Przedmiot? Klejnot życia i dusza nieznanego żołnierza. Jakim cudem ja tego nie znalazłem? Jest Carrion. Czekaj, czy powie coś nowego? But we've no way of knowing if such clay. Kurde, nie! Pyromancy, there were fire sorceries. Ja pierdzielę i mówię o krat coś nowego, ja przepuściłem te dialogi. On my trip here, I met a strange girl once or twice. After a time, I never saw her again. I wonder where she went off to. We spoke only a few times, but a fair lass. If a bit clumsy. I hope that she is safe. The forces of magic and so it is a fitting play. I suspect sorcery scrolls. The never to się powtarza. I sense a dark power here. Yes! Something akin to sorcery, only more primordial. I wish to find out more about it. But as we see, this place is in ruins. Just what happened here? Sorcery was created long, long ago. Some say it was originated by the great pale being. But we've no way of knowing if such claims are true. Many sorceries were lost over the ages. Before pyromancy, there were fire sorceries, but they are long forgotten. On my trip here, okay, to już się powtarza. I oczywiście, a propos tej bladej istoty, mowa oczywiście o Secie. Nie, wróć, nie Secie, o Sefie Bezłuski, który, no, dość słusznie jest uznawany za twórcę magii. Bo na przykład Logan, no, coś tam też potworzył, no ale on także się uczył. Oh. No, I'm not. You do have a right time. This place is everything will crumble, isn't it? Oh my. Czemu ona nie mówi nic nowego? Dobra, teraz pytanie, gdzie jest nasza babeczka. Chyba, że ona tam stoi tam na przodzie i dlatego nie było jej tam obok. Ten gość jest sam, no tam dalej jej raczej nie będzie. No to jest też opcja, że ona tam stoi obok tego. Obok naszego wojownika z niebieskim mieczem.
Ten jest tutaj sam. No, sprawdźmy. Chyba trochę naokoło teraz idę, no ale... Dobra, w taki sposób. Chyba, że jest tutaj. Chociaż trochę wątpię. Faktycznie, nie ma jej. A tu nie ma takiego przejścia, więc muszę iść... dalej tędy, skręcić... Tylko weź... Durna gałko się może mnie słuchać. Okej. Jest mi pytanie, czy ten nasz wojownik dalej tu będzie. Ale chyba tak. Tak, oboje tutaj są. Dobra. Czyli ona się do Majuli chyba nie przeniesie, dopóki nie damy jej odzienia. Strzelam, chyba że teraz muszę przepuścić z nią dialogi. A on się stąd nie ruszy, dopóki mu nie powiem, że odkamieniliśmy. Więc załatwmy to na koniec odcinka. Clear the way. As you're doing, Mazak. Don't think you had it in you, pal. No. That's not like it sounds, no. It was a pleasant surprise, that's all. Name's Ben Hart. Thanks to you, I can resume my journey. If we share the same path, I'm sure that we are going to meet again. I'll repay my debt to you in battle. I swear it by my sword. The road ahead's gonna be long, but I'm here to help. I am in your debt. It's a true man who honors his debts, and I'll see mine paid. I swear it. By my ancient sword. Dobra, nauczyliśmy się nowego gestu. To bardzo mi akurat pasuje, bo zbliżamy się teraz bardziej do archiwu za wszystkie gesty. Could you spare me something to wear? Just put it here, and I'll change into it later. No, tak, coś tak mi się wydaje, że dopóki... A sobie, dobra, sprawdźmy jeszcze, czy jak wykupię jeszcze po sztuce tych rzepów, to czy coś mi da. I have my very own teacher. His name is Carillion of the Fold, a famed sorcerer in Malfia, our hometown. I was fascinated by sorcery, and so, well, he's so unique, you see. When he set out for Drang Lake, I couldn't let him go alone. But we were separated quite early on, I'm afraid. I'm rather unskilled. My lord probably ditched me. But oddly, I'm a fast learner when it comes to pyromancy. What we're fascinated by and we're skilled at are not always the same thing. Oh, why can't I just focus on what I truly enjoy? Oh dear, I shouldn't be so choosy. It's hardly my place. I have my very own I was... Dobra, to już się powtarza. Ale patrzcie. Wygląda na to, że Carillion też pochodzi z Melfi. Dobra, tutaj dla ciebie, koleżanko, set wędrowca. My tak naprawdę możemy jej te sety zmieniać cały czas. Co mamy zbędne, możemy albo sprzedać Gavlanowi, albo możemy dać jej. Tylko właśnie, oddanek wyposażenia nie można odzyskać, no ale mnie to akurat nie obchodzi. Proszę. Potem jeszcze spróbuję... Jestem bardzo szczęśliwy za tę After I change into this, I'm heading for Majula. Dokładnie. I'm not sure where I might find my lord. But perhaps Majula is my best chance. Okej, czyli chyba dlatego jeszcze tam to się nie. Ten archiw się nie pojawił. Bo ona nie była jeszcze oficjalnie w Majuli. To spróbujmy teraz się do Majuli cofnąć. I teraz, kiedy pogadamy z tamtym wojownikiem, z tym rycerzem, to powinno się to trofeum pojawić.
Zrobimy lokację jeszcze, tak na wszelki wypadek. I tak jest. Ona się tutaj znajduje, dokładnie tak jak na konsoli. Proszę, tak się na niej prezentuje ten set wędrowca. I pogadajmy teraz tutaj z ziomkiem. Okej. What? Jak? Przecież na pewno nie zginąłem tyle razy. Okej, to trochę dziwne. Oh, there you are. I'm here in Medulla, thanks entirely to you. You even were kind enough to clothe me. Thank you so very much. The only thing I can offer is pyromancy. But if that might help you, come to me. No, tylko się raczej nic u niej nie zmieniło, jeśli chodzi o... Dokładnie, jeśli chodzi o... To, co można kupować. Tak jak widzicie, możemy dalej dawać jej wyposażenie. I finally tracked down my teacher. But I've decided to keep at it alone. I need to see what I can achieve by myself. Master Carillion and I are from Malfia to the south, a land lush with sorcery and pyromancy. Master Carillion polished his art at one of our renowned magic academies. But he argued that the academies were terrible places to learn magic. This quite angered Master Glocken, my previous teacher. Once Master Carillion spoke excitedly of this land. He made talk of the remnants of some great power and the deep abyss that surrounds it. I tried to ask more, but he didn't seem to hear. I'll never be good enough, will I? Dla niego pewnie nie, ale nie możesz polegać tylko na jego zdaniu. Dobra, tu już jest powtórka. Dziękuję, dziękuję. Zobaczmy, czy on teraz swoje coś nowego. Było. To też było. Sorcery and pyromancy thrive in Melfia. I've spent much time there, trying to perfect my art. But staying was a mistake. The fools there had no interest in truth. Their ambitions were paltry, and their smiles cloying. I was sick to the back teeth of their petty squabbles. There was nothing for me in that forsaken land. So the girl's been here too. Dalej jest. To see her safe, whatever that's worth. The forces of magic, it is, I suspect. Okej. Widzę, że. Widzę, że chłop nie ma chyba zbytnio poszanowania do naszej koleżanki. Mimo. No, mimo iż ona ewidentnie, jeśli chodzi o piromancję, jest bardziej uzdolniona niż on. Okej, niczego nie wzmocnię. Dobra. Jemu nic nowego widzę nie doszło. Tego nie kupię, tego też nie. Dobra, zamknij mordę, stary. Dobra, i teraz tak. Benhart powinien się tam przenieść gdzieś dalej. No to co? I co? Podróż do... Nie Czarnego Jaru, tylko do Puszczy Cieni, do właśnie Starego Sabatu. No jak widzicie, nawet kolejnościowo, jeśli chodzi o lokację, no to Czarny Jar powinien być ostatnią zwiedzoną przeze mnie lokacją.
No ale puszcza cieni. No myślę, że nawet mi to na dobre wyjdzie. Jeśli chodzi o takie, bo będę mógł wtedy od razu z niej przenieść się do zamku. Ale to w kolejnych odcinkach. Ten trwa już lekko ponad godzinę. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym, mam nadzieję, poczarujemy trochę więcej, jeśli chodzi o piromancję. Set wszystko ładnie przygotowany. Tylko mam włócznie oraz leczenie. Żałuję tylko jednej rzeczy, mianowicie, że nie mam tego. Że nie mam jakiejś opcji na... na ulepszenie tej włóczni. Znaczy, no, w sensie, niby mam, no, bo wystarczy, że zdobędę jeden słoneczny medalion, no ale wyfarmienie tego to jest jakaś masakra. No ale nic to. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia bez zbędnego przedłużenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Cześć.